Jaśniej bliżej to cykl, w którym spotykamy się z mistrzami fotografii. Gościmy na planie zdjęciowym do najnowszego kalendarza Fujifilm Instax 2014. Autorem zdjęć do tego kalendarza jest Filip Ćwik. Filip Ćwik, znany polski fotograf i fotoreporter. Przez lata robił materiały zdjęciowe dla tygodnika Newsweek Polska. Jednym z jego ostatnich projektów jest materiał o syryjskich powstańcach. To laureat wielu nagród – World Press Photo, Grand Press Photo czy Press Photo Contest. Jesteś autorem wielu fotoreportaży docenianych w świecie. Teraz spotykamy Cię tutaj w studio, realizujesz kalendarz Fujifilm. Jesteś takim człowiekiem orkiestrą, fotografem orkiestrą? Wiesz co, nie wiem, czy jestem fotografem orkiestrą, natomiast jestem na pewno człowiekiem, który ma fotografem, który posiada warsztat i korzysta z tego warsztatu. Jednocześnie z jednej strony robię fotoreportaże, z drugiej strony zajmuję się artystycznymi projektami. Z trzeciej strony mam studio portretu, są rzeczywiście autorskie portrety moje. I czwarta jakby twarz to jest twarz taka typowo komercyjna, czyli zlecenia zewnętrzne. I to jest jedno z takich zleceń, które jest fajną przygodą. Mówisz, że posiadasz warsztat fotografa. To jest ważne w tym zawodzie? No chyba najważniejsze. To jest zawód rzemieślniczy. I tutaj oprócz pewnych walorów kreacyjnych, pewnej wyobraźni, trzeba po prostu posiadać warsztat fotografa. Nie wystarczy pracować tylko i wyłącznie na cyfrowych aparatach, czyli po prostu trzeba się znać na świetle, na fotografii, na wyczuciu, trzeba mieć wyczucie pewne, trzeba mieć umiejętność podejścia do człowieka, więc tutaj jest olbrzymi wachlarz różnego rodzaju elementów, które się na końcu składają na to, że możesz powiedzieć, że masz warsztat fotograficzny. Ja ten warsztat zdobywam od 20 lat i korzystam z niego. Czyli dobry aparat nie wystarczy, żeby zrobić świetne zdjęcie? Zdecydowanie nie wystarczy. To jest jeden z elementów, natomiast sam aparat to jest za mało. A gdzie ty szukasz inspiracji? W życiu chyba najbardziej. W telewizji nie oglądam, czytam dużo książek, bardzo dużo oglądam albumów, bardzo interesuję się sztuką, natomiast mało oglądam zdjęć, bo w ogóle nie oglądam prawie zdjęć. Żeby nie odgapiać? Nie wiem, czy nie odgapiać. To jest taka bardzo uproszczone stwierdzenie. Natomiast myślę, że to wynika z teorii widzenia i zapamiętywania pewnych rzeczy. I tutaj nie chodzi o świadome kopiowanie, tylko zupełnie nieświadome. Czyli jakby zapis obrazu nieświadomy w pamięci. Nie szukam inspiracji w fotografiach. Z tego, co zauważyłam, najbardziej inspirują Cię ludzkie twarze. Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście od paru lat prowadzę studio portretu i się zastanawiam teraz, że nie do końca chyba jest to twarz, tylko to jest historia tej twarzy. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje i rzeczywiście to jest coś, co mnie totalnie pochłania. I realizuję to z wielką pasją, miłością, z wielką pokorą też myślę, bo myślę, że jestem absolutnie na początku swojej drogi, takiej przygody z portretem. I uważam, że jest to chyba najtrudniejsza dziedzina fotografii, portret i ja się tego bardzo chcę uczyć, bardzo mnie to ciekawi i spokojnie, powolutku realizuję ten plan i studiuję te twarze. W tej sesji wybrałeś aparat XE2, dlaczego? Te aparaty rzeczywiście spełniają absolutnie swoje zadanie, jeżeli chodzi o tego typu sesję, którą realizujemy, czyli sesję trochę portretową, trochę modową, trochę taką kreacyjną. Myślę, że one się absolutnie sprawdzają do tego. Ten aparat miałeś również w podróży? Tak, rzeczywiście. Zostałem poproszony o przetestowanie tego aparatu. Pojechałem na temat, który sobie trochę sam wymyśliłem. Tutaj dotyczył on kultury picia herbaty w Turcji. W Stambule dokładnie i spędziłem przepiękny czas w Stambule, szwendając się, pijąc tony herbaty. Jestem wielkim miłośnikiem herbaty też, więc było to niezwykle przyjemna praca. No i rzeczywiście tam poznawałem ten aparat, ten Fujifilm XE2 i w momencie, kiedy dopiero przyjechałem do Polski, rzeczywiście zobaczyłem te zdjęcia, zacząłem je obrabiać, zacząłem je jakoś układać w jakiś cykl, to zrozumiałem, że jest to po prostu bardzo ciekawe narzędzie. Jaki będzie ten kalendarz na 2014 rok?
No nie będę zdradzał tego, jak on będzie, natomiast jest to fajna zabawa przede wszystkim. Zrobiliśmy taki casting otwarty z Fuji, zgłosiło się ponad 1000 dziewczyn. Następnie wybraliśmy 12, które zaprosiliśmy do studia i realizujemy z nimi super ciekawą sesję. Są to dziewczyny, niektóre, które, znaczy w większości, które nigdy nie pracowały profesjonalnie. Dla mnie jest to bardzo trudne zadanie, myślę, że dla nich również. Natomiast efekty będą widoczne niebawem, ale nie będę zdradzał, o czym on jest.